Z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego Wracamy do rozmowy o rewolucji z ducha. Trochę wanda Płtawska nam ustawiła tą rozmowę, ale ja bym chciał przejść teraz trochę dalej, bo wspominałeś o tym, że wanda Połtawska, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła, uważał, że Wanda Połtawska cierpiała za niego. To przekonanie głębokie o tym, że jego drodze życiowej. Towarzyszy cierpienie innych ludzi. Taka ofiara ludzi, którzy zazwyczaj zupełnie nieświadomie, ale jak gdyby cierpią wraz z ważnymi dla Jana Pawła II wydarzeniami, to jest coś bardzo powiedziałbym typowego dla Ojca Świętego. Wraca, wracają rozmaite postacie: wraca kardynał Jaworski, nie, wraca kardynał hmm, Deskur, dokładnie z Watykanu opowiedzmy o tym trochę, bo to mam wrażenie, bardzo dobrze pokazuje głębię duchową, ale też źródło, o których rzadko się myśli, ogromnej mocy, także mocy w przestrzeni politycznej, duszpasterskiej, myślowej Jana Pawła II. Tak, ja powrócę na chwilę do Wandy Pułtawskiej, bo ona w tej naszej rozmowie ustawicznie wracała do prymatu ducha nad ciałem. Wiadomo, że jest lekarzem, prawda, psychiatrą, że skończyła medycynę, czyli ma jakby to ciało, powinna mieć opanowane, zbadane. Ale ona, jeśli udziela jakichś porad, wskazówek, czy zadaje trudne pytania, ona ciągle odnosi się do ducha. To znaczy, mówi, że ciągle, że jednak człowiek to jest przede wszystkim duch. I z tym ja się nie mogłem tak do końca zgodzić, prawda? Bo człowiek to jednak jest dusza i ciało i, i, i Wojtyła tego uczył, prawda? Teologia ciała, do końca nie. Ale do, do czego zmierzam, że odpowiadając na, na twoje pytanie, że Wojtyła jest człowiekiem ducha. Co jest dla mnie takim, taką ikoną Wojtyły jako człowieka ducha? Kościół Franciszkanów? Przy franciszkańskiej na, w Krakowie naprzeciwko Kurii i ta wspaniała droga krzyżowa Mehofera, która jest w lewej nawie. E, e, namalował J Józef Mehofer, znany malarz, w lewej nawie e, kościoła w tej, w tej kaplicy, którą Wojtyła bardzo lubił odprawiać. I Wojtyła, człowiek ducha, to jest człowiek, mówią o nim, drogi krzyżowej że on codziennie rozważał drogę krzyżową, on codziennie rozważał mękę pana Jezusa, ale rozważał to w kategoriach duchowych. I co się okazuje, że ktokolwiek, znaczy dużo ludzi, którzy wchodzą w obręb Karola Wojtyły, doznają różnego rodzaju cierpień i on to widzi od czasów wojny. Trochę tak, jakby on nie odprawiał tylko drogi krzyżowej namalowanej na obrazach Józefa Mehoffera. Zresztą bardzo pięknych i sugestywnych. Ale jakby ta droga krzyżowa toczyła się wokół niego. Jakby on idąc przez życie widział po kolei różne stacje drogi krzyżowej w konkretnych ludziach. To znaczy, jakby on miał pewien taki jakby... Może się nad tym jakoś zastanawiał, wskazuje to na to, jeśli mówi, że ona cierpiała za mnie, że, że są ludzie, którzy, na których cierpienie jemu jest jakby dane patrzeć i o tyle nawet jeszcze trudniejsze, że to nie ja. Zresztą kardynał Wyszyński też miał to, to poczucie, że mówi, że dopiero jak go zamknęli, w 1953 roku poczuł się lepiej. Bo widział tyle cierpienia swoich współbraci w kapłaństwie, na przykład w czasie okupacji. Tak, on pisze i, o tym zapiska Prawda? Prawda? No, więc on miał to samo poczucie. I teraz Wojtyła jakby miał te, 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 da, te dane, ten dar, ten trudny dar, bo to jest strasznie trudny dar. No wyobraźmy sobie, na pewno nie jeden z nas czy, yy, ma takie, yy, miał takie poczucie, czy, czy takie doświadczenie, że oto ktoś, może nie taki, nawet jakby bliski, bardzo w sensie yy, bliski, krewny, ale ktoś kogo znamy i, i ktoś na przykład cieszył się dobrym zdrowiem i tak i nagle coś się dzieje? Doznaje jakiegoś cierpienia. On doznaje cierpienia, przychodzi przez cierpienie, a ja na to, na, na to jakoś patrzę, tak? Patrzę i co? I i Karol Wojtyła ze całą swoją wrażliwością też patrzył i co? I co patrzył? Przecież w, w czasie II wojny mało tego widział? Przecież sam wspomina y, tego y, y, szczęsnego zachutę w Darii Tajemnica, to znaczy y, kleryka, który razem z nim służył do, y, do mszy Sapiesze już w konspiracyjnym seminarium. I mówi, pewnego dnia nie przyszedł rano. Nie przyszedł. Poszedłem sprawdzić, poszedłem potem, okazało się, że go wzięło gestapo i został rozstrzelany. Potem idziemy dalej. Yy, to znaczy, jest bardzo wiele takich rzeczy, ale po powiedzmy właśnie Jerzy Ciesielski. Ja już nie mówię o rodzicach, nie mówię o śmierci matki w okolicy pierwszej komunii świętej, yy, odejściu ojca w, Brat. w czasie wojny, brata. Tak, że on, on, na, to, yy, on na to patrzy, on jakby doznaje tego, doznaje tego, tego, tego cierpienia. I tutaj tak, taki nawias chciałbym zrobić. Cofnąć się do właśnie do tej pierwszej komunii. Nie, byłem kiedyś na takim spotkaniu autorskim. Podchodzi do mnie pani. I mówi, że ona przeczytała Lolka, to jest książka, w której opisuje te jego młode lata do, 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 do święceń kapłańskich i mówi, że, że, że tam szczególnie jeden fragment na niej, nigdy bym się nie spodziewał, że jeden fragment na niej wywarł wrażenie wielkie, dlatego, że on, tam jest opisane, to jest fakt, że on nie miał bucików męskich do komunii, tylko znaleźli na niego buciki dziewczęce. I, I ona mówi, i tam jest pokazane, że on się z tym tak łatwo pogodził, nie? znaczy, że pogodził się, a mówi, a ja dostałam inną sukienkę niż wszystkie koleżanki, i przez całe życie nie mogłam rodzicom jakby darować, że, że coś takiego. I dopiero to pomogło mi się pojednać. I wtedy ja, ja chciałem jej odpowiedzieć coś takiego, mówię, ale wie pani, on miał to szczęście, tylko ugryzłem się w język. Jak można powiedzieć, że szczęście, że on widział prawdziwe cierpienie, bo jak komuś trzy tygodnie wcześniej umiera matka. To nie myśli o tym, że buciki są takie albo inne, tak mi się wydaje. nie? Czyli on miał jakby pewną. Jakby dotykał, dotykał życia i śmierci w ich prawdziwych wymiarach, a nie w takiej iluzji, w jakiej my żyjemy, że o to wydaje nam się, że ach, wielkie, nieszczęście nam się wydarzyło, bo coś tam. I y, później, jak idziemy przez jego życie, a przecież a je życie sielskie. Młody człowiek. Y, u, y, rozwija się kariera, troje dzieci. Jedzie do, jedzie do Sudanu. Ma to być wielka okazja, żeby, żeby nabrali, okrzepli jako rodzina. Są, ile oni byli? 13 lat po ślubie, 14 lat po ślubie, mają troje dzieci. Jerzy Ciesiel, jego serdeczny przyjaciel, ktoś, o kim on powiedział, że to był człowiek, który świadomie dążył do świętości. Zresztą dziś sługa Boży. I co się dzieje? Pewnego dnia Jerzy Ciesielski wybiera się z, z dzieciakami na wycieczkę promem po, po Nilu. Promptonie i on z dwojgiem dzieci ginie. No potem kol ile kolejnych takich rzeczy, a, a właśnie a, a um, obecny kardynał Jaworski, który ma jechać na rekolekcję, znaczy Wojtyła ma jechać na rekolekcję, nie może jechać na rekolekcję, więc prosi, żeby jego przyjaciel, zresztą też bliski przyjaciel wandy Połtawskiej, on, jak, jak Wojtyła wyjeżdżał na dłużej, jak na przykład na Sobór, to on prosił właśnie, żeby Marianek żeby Marianek prowadził ją, prawda? Aby ona mogła z nim rozmawiać. I teraz on jedzie, zastępuje Wojtyłę, jedzie na rekolekcję, wypadek pociąg y, się wykoleja, on traci rękę. Tak? Potem kardynał Deskur, w takiej sytuacji y, znowu kluczowej, nie tuż przed konklawy. Więc to i to tak idzie. A profesor Leżeń mniej znana postać. Jego też serdeczny przyjaciel. Jak serdeczny, to widać, że kiedy pojechał do Paryża w 1997 roku Wojtyła, znaczy papież Jan Paweł II, przepraszam, to uparł się i chciał odwiedzić jego grup y, zupełnie w jakimś wiejskim cmentarzu. I u, udało mu się i odwiedził jego grup. Leżen, człowiek w sile wieku, y, nominowany przez niego pierwszym prezesem Papieskiej Akademii dla Życia, on nagle w ciągu pół roku umiera na raka. Więc on to widział. Widział. I Jakby to wszystko, co potem, znaczy, jakby zamak, który przyszedł na niego, to yy, no to, to pozwolił mu tak, słucham? To była ulga? To była jakby, może coś w tym stylu, może jakby pewna ulga? To znaczy, że do niego wreszcie doszło, że teraz jemu jest dane to. I właściwie od tego, od tego momentu pogłębia się ten wymiar, właśnie taki, bym powiedział, trochę ofiarniczy. Ta rewolucja Wojtyły, to jest właśnie rewolucja no, takiego taki całkowitego daru z siebie. On Półtawskiej, która zresztą bardzo o niego dbała, wypisywała mu różne recepty, jakie ma brać witaminki i tak dalej, jak na dłużej wyjeżdżał, wszystko było wypisane. Zresztą tego ślad też znajdujemy w bezkisnych rekolekcjach. To, to on Półtawskiej powiedział, nie, że ona mówi, że powinien dbać bardziej o siebie i tak dalej. Mówi: Nie ma dbania o siebie, jest ofiara całopalna. Ofiara całopalna. Trochę tak jak tego słucham, mam takie wrażenie, to dość odległa analogia, ale jednak bardzo podobną relację, wprawdzie nie papież ją miał, ale współczesny nam jeden z najwybitniejszych teologów, mianowany przez papieża kardynałem Hans Urs von Baltazar i Adriana von Speyer. Też, no też przyjaźń, absolutnie przyjaźń duchowa, i też wzajemne wspieranie się, powiedziałbym, intelektualne. Prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, Baltazar to mówi wprost. Moje dzieła byłyby zupełnie inne, gdybym nie spotkał tej, tej kobiety. I prawdopodobnie jej dzieła też byłyby inne. I jej życie, wybitnej mistyczki, byłej protestantki. Ale tu jest bardzo ciekawy wątek, tu poruszasz. Bo każdy jest kimś, w swojej tożsamości i ta tożsamość jest tożsamością męską lub tożsamością te, kobiecą. I e, właśnie wydaje się, że e, to wzajemne oddziaływanie na siebie. Tylko my musimy to wziąć jako tożsamość głęboka, męska i kobieca, tak? Według jakby stworzenia Bożego, a nie według dzisiejszego świata, bo dzisiaj, jak myślimy mężczyzna i kobieta, to już właściwie e, kultura masowa widzi to tylko w jednym aspekcie. Na przykład nie wierzy się w to, że może istnieć głęboka przyjaźń między mężczyzną a kobietą, prawda? Więc, więc trzeba. Ja bym powiedział, powoli zmierzamy w takim kierunku, że przestajemy wierzyć w to, że może istnieć prawdziwa przyjaźń między mężczyzną a mężczyzną, bo Właśnie. rozmaite elementy prowadzą do tego, że też zaczynamy się na to patrzeć dokładnie. Nie przez pryzmat seksualności. Tak, to jest symptomatyczne. To, tak. A, a, a tak naprawdę to, że jest się mężczyzną, jest się kobietą, to znaczy, że ma, wnosi się pewne bogactwo swojego patrzenia. To znaczy, zobaczmy, że instytucje, które są całkowicie męskie albo też całkowicie kobiece. To jeśli w nich brakuje tego wątku, y, od, y, to znaczy te, te, tego wątku, no na przykład, nie wiem, w, w, w klasztorach są same, same kobiety, tak? Ale jest kierownik duchowy, jest ojciec duchowy. To jest, można troszeczkę tak samo powiedzieć, jak w rodzinie, znaczy, że są dziewczęta i jednak to, że jest ojciec, to ma bardzo wielkie znaczenie dla nich. I tak samo odwrotnie, że jest ten wątek oddziaływania kobiety na mężczyzn, że mężczyzna może dostrzec pewien inny świat. To znaczy, właśnie świat pewnej wrażliwości, pewnej delikatności, zwracania uwagi na pewne szczegóły. Może po prostu jakby stać się bardziej ludzki. Natomiast kobieta może też stać się bardziej um, właśnie ludzka w tym sensie, bardziej, um, że bardziej um, używa właśnie woli i rozumu dzięki mężczyźnie. Że um, może tego uczyć się z kolei od mężczyzny. Mężczyzna może się uczyć wrażliwości, kobieta może się uczyć może jakiejś właśnie roztropności. I ta wzajemna relacja Między, tutaj między Wojtyłą a Wandą Półtawską, to, to chyba właśnie to jest chyba to. Ta, to, co oni jakby e, przetwarzali nawzajem. Prawda? Brat i siostra. Brat i siostra. No, ale to odchodzimy troszeczkę od tego wątku, właśnie jakby tej, tej, e, tej ofiary tego, że on widział dookoła siebie cierpienie. Paweł jak, Zuchniewicz. Tak. Jakby był bardziej prowadzony w, tym, w Dziennikarz, tym publicysta, autor wielu książek, Janie Paweł II, jest naszym gościem. Zostańcie Państwo z nami. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego